witam. Od dawna mnie tu nie było. W sensie plecak i przed siebie. No, tym razem trochę zmieniłem stylówę. A to z tego powodu, że jadę rowerem i mam na sobie plecak. A może wcześniej co mówiłem. No jest to związane z tym. I uwaga, pozdrawiam moją kochaną żonę Dagmarę, mojego kochanego synusia Radusia. Ich teraz nie ma, więc mam wolne. Postanowiłem wsiąść na rower z plecakiem i jadę na północ od Świebodzina w stronę Kurska, w stronę jeziora albo nad jezioro Chycina. Jest 22 kwietnia 2022. Jadę starą drogą krajową prowadzącą na Szczecin, na Świnoujście. Po mojej prawej jest S3, ekspresówa. No i nie jedzie gdzieś pół do drugiej. Po południu oczywiście. I mam zamiar spędzić jedną noc nad jeziorem. Właśnie chyba to jest ta Chycina. Generalnie nie pamiętam za bardzo tej nazwy, ale wiem, gdzie mam jechać. Fizycznie kojarzę te rejony. A nagrywam kamerką GoPro. Testuję ją tak naprawdę porządnie. Tak pierwszy raz w podróży. Jeszcze nie miałem okazji. No i dobra. Przede mną gdzieś 25 km. Plecak, nie wiem, z 15 kg może na plecach. No i jadę tą starą drogą, bo nie jestem w formie. Za bardzo dawno się tak nie wyprawiałem, więc asfaltową jednocześnie łatwiej i też krócej. No i tyle na razie. Pozdrawiam. No, zsiadłem na chwilę z roweru. W Rusinowie skręciłem na lewo, a następnie nie kierowałem się na wprost na Lubrze, taką kamienistą z kocimi łbami drogą, tylko skręciłem w prawo i jadę w stronę jeziora Pakwicko-Duże, w stronę autostrady A2, zwanej Wolnością, autostrada Wolności. Pitu, ale to na inny dzień, gadka. W każdym razie będę przecinał tam autostradę, tam jest jezioro Pakwica. I potem będę jechał na lewo w kierunku północno-zachodnim, Staropole, Lubrza, Kęszyca Leśna i te Chycina. Kurczę, szkoda, że słońca nie ma, bo ta kamerka się idealnie nadaje na takie właśnie, o Janie, co ja filmuję, klimaty. Tak, Rusinów, stara krajówka i tam dalej Tigry, czyli S3, no a ja jadę tam. O Janie, rower, a maszyna taka właśnie upadła, mojej żony kochanej. Rower stary, staronowy, to znaczy 2 lata stał i dzisiaj pierwszy raz go tak używam konkretnie, nie? Dobra, jedziemy dalej. No i zobaczymy teraz trochę, jak to wygląda z drogi. Nie moja facjata, a to co przed facjatą. No wjechałem w taką dziką trochę drogę. Ja chyba kiedyś z kolegą Krystiansem, co to się szwendaliśmy po dalekich krainach północy, tutaj wracałem. A, to nawet ciekawa historia, bo żeśmy trenowali przed krajami północy. Tędy wracaliśmy z jeziora Paklica, żeby przetestować kuchenkę gazową, która miała się sprawdzać na krainach północy. Oczywiście to był pretekst, ale było fajnie i chyba tą drogą właśnie wracaliśmy nad ranem. Pogoda się wtedy spieprzyła, ale się świetnie nad rzeką Paklica spało. No dobra, to jedziemy tą drogą i zobaczymy, czy ona mnie wyprowadzi przede wszystkim na A2, autostradę A2, Warszawa-Berlin albo Moskwa-Berlin. Kraje piękne się łączą i kochają wzajemną miłością. Cholera. Ach, no właśnie, pozwalane te. Ja może trochę poprawię. Ach, kurczę. Widoczność. Z kamery. Pozwalane kłody, sosny. No nie wiem, czy to mnie wyprowadzi. Powinno. W każdym razie, no, rower super do tego przeznaczony nie jest, ale poradzimy sobie.
Żona mi wybaczy, jak się coś chyba zepsuje, mam nadzieję. Dobra, jedziemy dalej. Godzina gdzieś pewnie po 14 na północ. No, wydawało się, że pobłądziłem, ale raczej nie bardzo, że nie będzie pobłądzić. Szkoda, że kompasu nie wziąłem, bo miałem drogami jechać, kompas po co? Ale postanowiłem takimi ścieżynami, którymi być może kiedyś tam w zamieszkłej przeszłości chodziłem, ale już nie pamiętam. No jestem w lesie, tak? Nie ma słońca. Mniej więcej tam wiem, gdzie jest wiocha Rusinów, ale to w lesie to są pozory. Kurde, coś tu szarpnęło. Taki czas na te dziki trochę jest, ale mam nadzieję, że tyle ich odstrzelono, że będzie spokój. Żeby sobie spokojnie po lesie się przemieszczać. No. Tutaj jedziemy. Na słabiutko jechałem, no bo cały czas nagrywam, więc każda minuta to się sumuje na dłuższy czas, ale dojedziemy. No w każdym razie jadę do A2 cały czas i potem już na północ, no potem mocno na zachód, na Lubrze i tam już kierunek ostro północny z odchyłką na zachód. Koniec. Kurde, co to za dziwne dźwięki. No i przed nami obśmiana autostrada przeze mnie. Być może ktoś się nie śmieje w nazwie wolności, do której miałem dojechać. Kurczę, nie sfilmowałem, piękne stado jeleni przede mną. No bo nie za mną. Dwa razy, raczej raz, no to wiadomo, kamera była wyłączona, ale później przystanęły tylko na chwileczkę. No niestety ta kamera trochę, jak wszystkie kamery, zbyt szybko się nie włącza. Nie sfilmowałem, ale piękne, piękne stado, naprawdę. Naprawdę przyroda jest wspaniała, oczywiście nie w wydaniu ekologów. Kurde, co jest z przeszutkami? Coś się hartnęło. Dobra, wyjeżdżamy na tą drogę techniczną. Tutaj na grzybki. Z żoną przyjeżdżam. Przyjeżdżam regularnie co roku. Proszę, A2. Z synusiem już będziemy przyjeżdżać. Tu trzeba uważać, bo ruch czasami jest dosyć spory, szczególnie właśnie w weekendy, a mamy weekend. Ale pogoda nie sprzyja. Znaczy, deszczu nie ma, ale widać coś? Bo widać. W każdym razie z tym plecakiem się pobawiłem przez las. Udało się. Nie jest źle, bo naprawdę rowerem chyba o 1,5 roku nie jeździłem, więc naprawdę nie jest źle. Trening taki nie tylko rowerowy robi swoje. No. Więc jeszcze trzeba się spieszyć do Lubrzy. No i żeby wyjechać, kurde, stąd, bo tak te filmowanie zajmuje tego czasu trochę, więc trzeba poginąć. Dobra, to na razie tyle filmowania. No, może niezbyt to rozsądne, co zrobiłem, ale zdjąłem czapkę. No, przy temperaturze może około 15 stopni. No nic, mam nadzieję, że nic się nie stanie. W każdym razie testujemy kamerkę. Teraz dałem to na siebie. No, nie z egocentryzmu, tylko dla testu. Dobra, fajny asfalcik, fajnie się nagrywa, mogę patrzeć, jak to działa. Super są takie wycieczki. Mam nadzieję, że mój synuś Raduś pójdzie tą drogą, nie będzie bzdur jakichś takich dziwacznych robił, ale żeby mu to weszło w krew, po prostu. No, nie żaden skrajny sport, tylko po prostu zainteresowanie światem, jednocześnie też kondycja, szczególnie światem przyrody. Mnie to jakoś sztuka nie bawi, dlatego wolę się bujać po właśnie przybytkach przyrody, czy to rowerem, czy to na piechotę, czy to stopem. To jest bardzo ciekawe. Jednocześnie coś dla ducha i dla ciała. No i dobrze, jedziemy. Nie wiem, czy nie będę musiał zmienić tego, bo tutaj tak mam bardzo na siebie, żeby ten widok był szerszy. Da się to ustawić, tylko jeszcze się nie miałem okazji z tym zaznajomić. W każdym razie jedziemy. Już za Lubrzą, w stronę wpierw chyba Starego Pola, tak? A potem na Boryszyn.
No i z Borysyna Kęszyca Leśna. No i następnie tamtymi zaułkami na drogę 137. Przed chwilą mijałem takie stawy. Pamiętam, jak je zaczęli robić. W ogóle tak myślałem, że kurwa, po co to jest robione? Nie, zaraz się zakończy, bo kasa. A teraz jeden wielki płot ogradzający to wszystko. To są potężne przestrzenie. Po lewej stronie, jak się wyjeżdża z Lubrzy, przekracza się A2 mostem i są te stawy. No nieprawdopodobne, ja pierniczę. Taki mały raj na ziemi. Jeszcze jak się zazieleni wszystko. No dobra, w każdym razie Staropole wpierw będzie, Boryszyn na Kęszycę Leśną na 137. No i już będę musiał wynaleźć tą miejscówę, do której jadę. Jezioro Chycina, z tego co pamiętam. Nocka. Zobaczymy, co dalej będzie. Kurde, ręka prawa mnie w łokciu boli. Chyba od tego, no ja nie jeździłem, nie dość rowerem, tak jak mówiłem, około 2 lat. Chyba to jeszcze plecak, no z 15 kilo, a tak nie jeździłem nigdy rowerem. Podziwiam taką kumpelę. Jechała ze swoim kolegą ze Świebodzina, dotarli do północnych Włoch, obciążeni właśnie czymś takim. To nie, to kurwa nie dla mnie zabawa. Wolę na piechotę. No ale dobra, trzeba było spróbować. To do zobaczenia i do usłyszenia. No heja, witam na końcówce Staropola. Tak, na końcówce Staropola przy Boryszynie jestem. To jest ten stary przejazd kolejowy prowadzący, no, na Międzyrzecz i na Łagów, w stronę zachodnią, na Łagów, wschodnią Międzyrzecz. Swego czasu, kilka lat temu, no grube kilka lat temu, zimą tu szedłem właśnie wzdłuż tych torów, z Łagowa. Butelka pewnych płynów mnie uratowała przed srogim mrozem. No, nic. Jedziemy dalej. Ciekawe, jakie to będzie nagranie, jak tego słońca za bardzo nie ma. No jeszcze trochę mi zostało, dlatego nie będę się tu posiłkował płynami na razie, czy tam jedzeniem jakimś. No bo tam od tej drogi 137, Międzyrzec, Sulęcin, tam jest jeszcze kawałek do przyjechania. A ja nawet nie jestem w Kęszycy. No, taki plecaczek. Daje mi się we znaki, to kurde, łokieć prawy boli. Od tego... No nie jeździłem tak nigdy. Dobra. Może okolice. No, tu jest ten przejazd. Za nami Staropole, a przed nami Boryszyn. O, dobra. Gdzie to jest? Boryszyn. Mogę jechać albo na Zarzyń, albo na Wysoką. Na Zarzyń bez sensu, bo to jest na zachód. A ja mam jechać teraz tak na południowy wschód. Sklep czynny do soboty, ale dzisiaj nie czynny. Jest piątek. Jestem, wiatr ze wschodu, więc tutaj tak kawałek jechałem prosto pod wiatr, nie jest źle. Zmęczony jestem, kurde, no brak tego treningu rowerowego. Czyli bez plecaka byłoby w ogóle inna rozmowa, ale no, już mówiłem. Niewprawiony jestem w bojach rower i plecak, ale daję radę. Przesady, trochę się zeszło. No dobra, Wysoka gdzieś za z 1,5 kilometra, ale może za kilometr. No i tam będziemy patrzeć na mapę i jechać w stronę Kęszycy Leśnej. Dobra, wsiadam na rower i jedziemy.
często. Robię często przerwy, bo dupa od siodełka boli. No to jest znak, no, że po prostu dawno się dupą na siodełko nie siedziało, jak ze wszystkim. No jakby się pompki robiło pierwszy raz w życiu, to będą bolały właśnie te mięśnie, nie? No. Wieje, ale nie pada. Chyba prognoza się trochę sprawdza. Jak już, to taka bardzo gęsta mżaweczka, ale to rano była. Było to i teraz jest ok. No w każdym razie zawsze powtarzam to samo, byle nie deszcz, a świat się może walić, kurde, bo to deszcz to... 17 roku pamiętam. No, znaczy nam utknęli też w kraju dalekim północnym na chyba 3 doby w namiocie. Ja pierdzielę. Dobra, jedziemy. Przed wysoko. No właśnie zacząłem eksperymentować od wioski Wysoka. Idę jakąś groblą, takim kanałem. O, taką się przedstawia. No i muszę się wydostać na drogę na Kęszyce. Wolną oczywiście. O, takie widoki. Która jest tutaj po wschodniej stronie. Po stronie Międzyrzecza, a ja chciałem jechać, czyli z mapy, bo mapą się tam skala, że 1 cm to 1350 metrów. Średnia jest, no i tam mi wychodziło, żebym na pieski jechał, a pieski odbijają na wschód i potem na tej 137 przewracać na zachód. Więc kombinuję tutaj. Kurwa, czy mi się uda tu przejść. Jest przede mną duże takie wzgórze i bognisty teren. Nie wiem, jaka ścieżka tu jest, czy tu chodzi. Kurwa, duża strata czasu. Cholera, no ale dobra, idę ścieżką. Może uda mi się wydostać. W każdym razie połowa kwietnia i w czapce i grubo ubrany. Ale tak jest. Nie połowa, jaka połowa? Prawie końcówka, 22. Cholera. Jeszcze będzie ładować na kamerę. Oj, rower kobiety trochę dostanie. No nic mu nie będzie. Testujemy stabilność GoPro. Stabilizację raczej nie stabilną. Ja zaraz przestanę być stabilny. No jest jakaś ścieżka. Kuźwa, ale widzę duże w górze jest przede mną. O kurwa. Dobra. Starczy na razie. No, dotarłem do tego miejsca, gdzie tu za młodu byłem kiedyś, jak się odbywał kultowy festiwal punkowy na Wysokiej. To tutaj kiedyś mi pasjonaci bunkru jakoś zaciągnęli. Czy zaciągnęli? No poszedłem przez te świte też. Nie wiem, jak to się nazywa, pewnie zaraz nazwą ignorantem, z czym się zgodzę, bo się nigdy tym nie interesowałem. Ale tak, byłem, kurwa, tak tu jeździć w sumie. Ciekawie ten budynek wygląda. No były te imprezy, bo już jest pamiętam full samochodów i było grubo. Pasjonaci wiedzą. Trzeba uważać na szkło, chociaż nie, ładnie jest powymiatane wszystko. Tak zajechałem, bo zobaczyłem to z dala. Nie, słabo to wygląda. Kurwa, jadę stąd. Proszę zwrócić na ten słupek, same cegły. Nie, bo to faktycznie nieprzyjemnie się po czymś takim jeździ. Nie znam się z tym na fizyce, ale jakieś drgania mogą wywołać, że to pierdzielnie. Dobra, jadę już na tą Kęszycę, bo nie dojadę. A kurde, nie sfilmowałem widowiskowego zjazdu do Kęszycy Leśnej, właśnie w której jesteśmy. Zdążyłem do żony napisać, że tu jestem i że ponura ta kolonia. Niby to wszystko takie ładne, cicho, spokój, ale myślę, jakie kurne zawsze te wiochy, taki sekciarski klimat mają. Cibusz, no też, takie wszystko zbyt ładnie.
No właśnie jest ta cisza, zieleń dookoła. Wręcz ostoja spokoju, ale zawsze to we mnie wzbudza niepokój. Bardzo dobrym przykładem tego był film Midsummer. No. Jeżeli wszystko coś wygląda bardzo pięknie, to znaczy, że taki nie jest. Dobra. Tutaj zobaczymy zarabę. Zrobię takie oto te domy takie. To są jakieś opustoszałe już. A ja stamtąd przyjechałem z Wysoki. Dobra, tutaj przyjedziemy, pokażemy. Kurde, szybko pada bateria w tym GoPro. Faktycznie trzeba mieć, kurde, cały czas zasilanie. Jeden dzień i koniec. A w zimie to już nie mówię. Ta temperatura może dzisiaj faktycznie za ciepło nie jest, nawet nie są to mrozy. Tu jakiś taki blok. Przed nami. A ja muszę na 137 wyjechać. Miejmy nadzieję, że jakoś mi się podoba. Dobra, na razie starczy. Dobra, przybyłem do mojego ulubionego przybytku kultury w Kęszycy Leśnej, czyli do sklepu spożywczego. No i trzeba się posilić. No, od samego rana nic nie piłem, wody, ale jedno piwo nie zaszkodzi. Perła, moje ulubione. Nic nie reklamuję, ale takie jest. Jestem zszokowany, że jest tutaj sklep otwarty. Ostatnim razem jak byłem, to kazali mi do Międzyrzecza jechać, czy gdzieś. Dwie polskie, na ognisko i ziemniaki, żeby było co robić w nocy. Nawet nie jeszcze, ale się czymś zająć. No mam nadzieję, że dojadę tam dzisiaj. Jeszcze trochę mi zostało, kurde, podejrzewam z 15 km. Ale powinniśmy dać radę. No, plecaczek. Ja raz go zaprezentuję. No, kawał grzmota jest. Dzięki, siostra, za prezent. Od niej, bardzo praktyczny. Już kiedyś mówiłem jego zalety. Jest bardzo pojemny i leciutki jak cholera. No, współczesna technika. Dobra. Pozdrawiamy z Kęszycy. No, jak już wspomniałem, ta Kęszyca Leśna na mnie wywiera takie wrażenie ponurej tej kolonii. Chociaż nie, jaka to kolonia, bo to duże. W każdym razie na przykład to jest opustoszały budynek z bardzo dobrym dachem, jak dla mnie. Nie wiem. Ale tak to właśnie wygląda. No, to jest budynek zamieszkany. Ja potem główna ulica też widziałem. I rowerek, i plecak, i zaraz się zawijam. No mówię, ale to jest pusty dom i... No i nic, no jest pusty. Droga prowadząca z Kęszycy. Podkreślam Kęszycy, bo jest Kęszyca Leśna. Do Kurska, taki był znak. A konkretnie do drogi 137. Droga Międzyrzec-Sulęcin, tak mówiąc w krótkim odcinku. A ja ją przecinam i jadę na wprost, czyli na północ. No, na Kursko, w tym znaku. A chyba na to jezioro Chycina. Chyba cały czas mówię, bo taki brat mówi, że tam chodzi o to jezioro, ale ja fizycznie wiem, gdzie to jest, ja tam trafię. Ale po nazwie, czy akurat jest to jezioro, to ja nie wiem. No, już dosyć późno, jest nie wiem, która godzina, ale generalnie dłuży mi się ta droga. Z tego powodu, to później powiem więcej, że no, na rower wsiadłem po półtora roku co najmniej. Dupa mnie tak boli, że ciężko po prostu jechać. Jadę na takich najlżejszych biegach, co do mnie jest niepodobne. Gdybym miał jechać tym swoim rzęchem, tak zwaną Ukrainą, gdzie nie ma przerzutek, raczej są, ale nie działają i się jeździ na tym najcięższym biegu, to z tym plecakiem się posrał i tyle. Tak to wygląda. Wypowiem się więcej później na ten temat.
Ale jest ciężko, no od dupy generalnie chodzi. Nie przywykła od dawna już do siodełka rowerowego. O, jest ustąp pierwszeństwa, chyba to już jest droga 137. No to dobrze, bo jeszcze trochę mam tam do swojego miejsca do jechania. No tak myślę, że żeby się tu nie ekscytować za bardzo, bo dzięki temu, że teraz górki jadę, to mnie ratuje, bo na pedałach sobie stoję, na gejach, nie, w przypadku roweru na pedałach sobie stoję i obciąża mnie mocno, bo mam na plecach gdzieś 15 kg plus ja, ja nie chcę mówić ile, ale wychodzi gdzieś 15, 70 kg razy. Dobra, 150 metrów jeszcze mam do, no mam nadzieję, do tej drogi. Tak, tak, dokładnie. Wyjęli mi to z głowy i przekazali na znak. Napisano na znaku Sulęcin zachód, Międzyrzecz, wschód. Jestem uratowany, a ja jadę prosto. Super. Tutaj chyba z bratem wjeżdżam właśnie w to. Jak się samochodem idzie z Międzyrzecza, nie jest git. Dobra. Super, cieszy mnie to bardzo. Moje ulubione widoki, proszę. Cyk. I cyk. Uwielbiam to. Wojownik szos. Amatorak. Amatorski wojownik szos. Dobra, idziemy dalej. Teraz na Kursk. No, wykorzystuję, to ze zmęczenia, nie z pijaństwa. Wykorzystuję słońce, które się pojawiło. Zobaczymy, jak to będzie w GoPro. Jestem przed Kurskiem. No, jak ostatnie nagranie, to było właśnie, przecinałem drogę 167. Dla niezorientowanych, jestem w województwie lubuskim, w okolicach Świnoujścia i Międzyrzecza. No i tyle. I mam dojechać na Wiochę Zamostową. Super sprawa, w ogóle jest tak pięknie. Zaraz to pokażę, się zatrzymam. Że nockę można już by było robić tutaj. Dwa jakieś jeziorka minęły, może nawet nie jeziorka. Kurde, trzeba to odkręcić. Jakieś takie, no jeziorka raczej. Tu jest jedno. Tam coś może widać. Przede mną jakieś budynki, mam nadzieję, że to już te Kursko. No generalnie jeszcze trochę kilometrów jest przede mną. Kilka takich, myślę, że nie więcej niż 10. Słońce jeszcze spokojnie. Jeszcze tak mogę z półtora godziny jechać, żeby to miało jakiś sens. Więc jadę, plecak daje się we znaki. Naprawdę, poracha, kurde, żeby tak jeździć rowerem i to jeszcze z plecakiem. Bez przygotowania jakiegoś takiego wcześniejszego. No ale trudno. No i jadę jak emeryt. No ale, a może emeryci lepiej jeżdżą niż ja, więc trochę tak złośliwie powiedziałem, ale no, wiadomo o co chodzi. Dobra, pozdrawiam. Prowadzę rower już pod górkę, bo z tym plecakiem nie daję rady. Taka jest. Myślę, nie jest, ale słońce i wykorzystuję, Bogu dzięki, to słońce, żeby efekt tego GoPro był, ale dobra. Generalnie zwracam trochę honor, ponieważ mówiłem, że tutaj to tam wszystko jest pod Świebodzinem blisko, ale to co się teraz w Świebodzinie dzieje w związku z budową wszystkiego co się tylko da i dla ludzi prywatnie i jakichś fabryk, no to faktycznie robi to teraz na mnie wrażenie, a jeszcze tak 3-2 lata temu nie było. Teraz pokażę tutaj koniki. Nie, co ja gadam? Ej, to nie są koniki, to są... Szkoda, że tutaj tego zoomu nie można chyba za bardzo robić. Wygląda to jak... Nie, to chyba ta krowa taka z długim włosiem. No pięknie, naprawdę. Listki dopiero dojrzewają. No. Jak synuś Raduś podrośnie, to na pewno będę z nim tutaj, nie tylko tu, ale taką stylówę uprawiał. No i tutaj jest ta droga.
która mnie będzie prowadzić na północny zachód, ale tak, nie pogubiłem się. W każdym razie jak samochodem 137 zjeżdżaliśmy tu z bratem, to właśnie tą drogą, do której dojeżdżam, a tu sobie pojechałem ze 137 tędy, na Kursko, bezpośrednio. Dobra, to jedziemy dalej. Piękna sprawa, że jeszcze takie znaki chrześcijaństwa są w tych dzisiejszych czasach, XXI wiek, wiek XX, no, jak to się mówi, postępu. Ktoś się zagłębił w literaturę Konecznego albo Paula Johnsona, tego od historii Żydów albo od historii chrześcijaństwa, to wiedziałby, że to jest wiek prymitywizmu, powrót do starożytności. No ale dobra, generalnie fajnie, Polska okazuje się ponownie, kilka wieków później, ostoją chrześcijaństwa. Miejmy nadzieję, że tak zostanie, przynajmniej w wydaniu symbolicznym. Jak jest treścią, no to już jak każdy we własnej głowie, ale symbole są i to jest, widać, że to jest zadbane, że tutaj społeczność o to dba, że ktoś się tym interesuje, że jak człowiek przychodzi, to widzi, pochyla głowę i jedzie dalej. Fajnie, bardzo dobrze. No dobra, jedziemy. Fajnie, cieszę się, bo jestem już dalej niż mi się wydawało z mapy. I jedziemy. Bogu dzięki z górki cały czas, bo gdybym miał na przykład z takim plecakiem startować, nie, chociaż to jest koniec podróży w zasadzie. I byłoby lżej, gdybym miał startować z tej strony, Świebodzina, no bo tego by się jeszcze nie odczuwało. No, kiedyś to jakoś tam tłumaczyłem. Dobra. Ruszę. Oła! Ruszę kawałek i jest na dół. Fajnie. Cieszę się, to bardzo. Aha, to tutaj ten, pamiętam, ten zameczek. Nie wiem, czy go będzie widać. Zjadę trochę. O! Jest tam po prawej stronie. Jeszcze trochę zjadę. Wow, no cieszy mnie to, kurde, bardzo, że tak z góreczki. Niedługo będę u celu. Wyłączamy, żeby starczyło baterii i pamięci. Pozdrówka. O, widok dla mojej kochanej żony Dagmary. Ona tutaj, razem byliśmy w swoim czasie. No, synusia jeszcze nie było, bo można było tu przyjść pozwiedzać. Teraz nie za bardzo, bo trzeba się nią opiekować, ale będzie na to czas. Leciała przed chwilą cholerna czapla i wyławia ryby. No ale taka jest natura, więc może nie cholerna. Filmuję, bo światło. I jestem bardzo zadowolony, ponieważ trafiłem, no jeszcze nie do końca, ale wiem, gdzie jestem i jestem blisko. Rowerek ok, ale szkoda go na takie przeprawy. Nie było na razie wyboru, ponieważ moje są w trakcie naprawy. No jeszcze nie są, ale będą. Bóbr, cholerny szkodnik. Dobra. No pięknie jest, naprawdę pięknie, ciuszo. O, będzie ładne ujęcie w słońcu. No dobra, w każdym razie Bogu dzięki dotarłem, prawie że, wiem, gdzie jestem. Zaraz ogniseczko, pasza i luli. Pozdrawiamy. No i dojeżdżam. Słońce w Bogdałku pod koniec dnia, super sprawa, to mnie cieszy. Kurwa, ale jestem zajechany tu. Znaczy, łokieć i ten, dupa już mówiłem. No dobra, to jesteśmy na miejscu, super. I skręcamy. Dobra, koniec na dzisiaj. Dobra, używamy kija. Też super prezent. O, zaraz odbiorę. Pokolenie gazetryków, czyli trzeba nagrywać się. W każdym razie dotarłem na miejsce. Jest godzina, nie wiem, po 19 chyba. 22 kwietnia. Spędzam tutaj dzisiaj nockę. W takiej okolicy. Miejsce na ognicho jest. Jak widać. Jest zrobione, jest super. No i co? Odpoczynek mi się dzisiaj przyda. Ziemniaki są, kiełbacha jest. Najważniejsze, że tu darłem. Najważniejsze, że deszcz nie pada i jest po prostu piękne słońce.
jak widać, piękna okolica z pięknym domkiem. Robi wrażenie to wszystko. W każdym razie rozłożę sobie zaraz namiot obok i luli. Pozdrawiam pięknie będzie. Czekaj, a kurde. Jeszcze. Chodzi mi o słońce. Dobra, oświeciło mnie za bardzo. Świeciło po oczach. I pozdrawiam serdecznie moją kochaną żonę i synusia Radusia. Być może będzie kiedyś to oglądał. Zapali się tą zajaweczką, jaką jest coś takiego, co jego stary uprawia. Tyle, pozdrówka z dnia. No, prawie pół do ósmej wieczorem. Dzień się chyli ku końcowi. Dotarliśmy. A tak się przedstawia wieczorek, ogniseczko. No całego drewna nie spalę, chociaż znając swoje gusta, to bym to... No nie, tych grubych nie, ale to wszystko by spłonęło, no ale wszystkiego mam nie palić. Dobra, patrzymy jak tutaj. No i co, tu można sobie usiąść. Stolik jest gotowy. No a podsumowanie z dnia takie, że no dało mi się we znaki nie jeżdżenie rowerem przez dłuższy czas, a szczególnie z plecakiem, z którym nigdy raczej nie jeździłem krótkie dystanse rowerem. No dupa boli strasznie, no bo to jednak swoje kilogramy plus na plecach to jest 15, mimo że jestem lekki, no ale jutro jak miałbym z tym plecakiem wracać, to trochę lipa by była, więc chyba sobie odpuszczę. No, tam jest jezioro, jutro je zrobię, sfilmuję przy słońcu, no daj Bóg, żeby było. Jakie to jest jezioro? Kursko chyba, tak? Ja je objeżdżałem, no tak, właśnie z tamtej strony. No i tutaj się ludzie budują. Zapowiada się przyjemna noc, dawno taki nie byłem. Żałuję strasznie, dawno taki nie miałem, żałuję strasznie, że mały jest taki mały, że Raduś jest taki mały, bo no co on ma tam, prawie 14 miesięcy i to jeszcze nie wie, no jeszcze z 10 lat, chociaż to wtedy jest taki czas technologii, która już mnie przeraża, jak ona będzie wyglądać, bo już dzisiaj tak jest. No zobaczymy, w każdym razie na pewno mu zaszczepię taki klimacik, jaki sam ten praktykuje. Co to się wyłącza? Włączone to. No i tyle. No świetnie, że to słońce się jeszcze pojawiło. Rowerek tam schowałem za domkiem. Aha, no właśnie. Nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy. Dostałem pozwolenie na kimanie w środku. No mam ten namiot, trochę mi głupio, że kurna wiozłem go tyle i ile? No to około... No z tą drogą, co ja dzisiaj pokonałem, to gdzieś 30 km. W każdym razie się śpię w środku. Się tam nie będę szczypał. No ale karimata i śpiwór rozłożone, więc to się przydało. A namiot, no ile tam? Z 2 kg, bo to wszystko teraz takie technologicznie nowoczesne. Ciężki tam nie był. Dobra. Już pozdrawiam. Tak ostatecznie. I cześć. Dobra, nagrywam to jak... No nie wiem. Dobra, nagrywam to jak nagrywam. W każdym razie zbliżamy się do jeziora. Kurde, nigdy nie mam głowy do tych nazw. No Kursko, to jest jezioro Kursko, powiedzmy. No, wykorzystuję ostatnie promienie słońca, które mamy tam na zachodzie, bo jak żeby inaczej. Chociaż dzisiaj oglądałem taki film science fiction, że różnie może być z kierunkami. No i faktycznie, pięknie. Pięknie, proszę Państwa. Ale ten kijek, ale dobra. Zaczniemy od wschodu. Cisza. A ja jechałem po tamtej stronie. O.
No faktycznie. Robi wrażenie. I można sobie usiąść i się delektować. No. Tak jak mówiłem wcześniej, że tak się sadziłem, że ten Świebodzin, tam wszystko jest w okolicy i tak dalej, ale z tego co widzę, jest taka rozbudowa domków jednorodzinnych, właśnie szczególnie w stronę, chociaż szczególnie, wcale nie, ale generalnie w stronę jeziora Niesłysz, rozłogi, które są w zasadzie już, nazwę na Świebodzin powinien zmienić. No koszmarnie to wygląda i to się tak wszystko zrobiło, tak gwałtowny taki skok to 2 lata. No i jeżeli to będzie tak tego, no to tak trwało, no to... Kiepsko to widzę i tu faktycznie jest taka ostoja. No ale bez przesady, nie dramatyzujmy, na razie nie jest tak źle. Ale wygląda źle. No, zachód. Tutaj, tam na górce, domek. Reny, nie to miałem pokazywać. Uczę się tego GoPro. Dobra, no i to już było. No i to się wszystko zazieleni, to będzie super, tam w dali. Kanał, który pewnie można łączący jeziora. Oczywiście nie znam nazw. Jakoś nie mam głowy do tych nazw, ale zawsze mam takie jakieś... Może nie zgubię się. O tak, mam coś takiego w sobie, że jak nie znam tych nazw, to się nie zgubię. No. Dobra, pozdrawiamy z nad jeziora. Powiedzmy, że Kursko. Cześć. Cześć, trochę zimno i dlatego taki ubiór. 23 kwietnia 2022. Nocka za mną tutaj. Naprawdę we wspaniałych warunkach. Dach nad głową, ściany są szczelnie i nie wieje. To jest najważniejsze. Ciepło sobie zapewniamy samemu jak na razie. No i super się zapowiada dzień, ponieważ jest czyściutkie niebo. W przeciwieństwie do tego, co było wczoraj. Czekam na brata, czekam jeszcze na elektryków, którzy mają tu przyjechać coś... Nie coś, no coś zrobić. No i będę jechał do Świebodzina z powrotem. Ale na razie jeszcze tak 2 godziny przede mną. Mam zamiar ognisko rozpalić. To jest to jeziorko. No, kamerka tego nie odda, ale wczoraj niebo po prostu... Bogu dzięki, było tak wspaniałe. Że właśnie z brzegu tego jeziora było świetnie to oglądać, naprawdę. No i nic, a na razie, tak jak mówiłem, czekam. Rozpalę ognicho. Mógłbym to wszystko wczoraj przez całą noc spalić, no ale... Zostawię dla innych. Też miałem informację, żeby tego nie robić. Więc nie robię. Dobra. Rowerek pozostał, nic mu się nie stało przez całą noc. Testujemy cały czas kamerkę, ja cały czas jadę na tej jednej opcji, tam jakiś no, że niezbyt szeroki obraz, no ale zobaczymy jak to będzie działać. W każdym razie w słońcu na pewno super, później to zmienię. Pozdrawiam i robimy ognicho. Witam z trasy, 23 kwietnia 2022. Nocka przy jeziorze Kursko. Dupa boli cały czas, ale jak już widać, mam nadzieję, bez plecaka brat mi zawiezie cały ten ekwipaż, czy jak to tam się mówi, ciężar do domu. No a przed sobą ponad 30 km do Świebodzina, bo jadę przez Międzyrzecz, ale przez taki Międzyrzecz, że muszę go przejechać po prostu na wskroś, czyli jadę od strony zachodniej. Na głęboki wschód, bardzo głęboki wschód. Przejechać muszę. I tyle. Do znajomego Remika. Pogoda dzisiaj jest super. Chociaż zaczyna się chmurzyć, ale to są takie chmury te takie białe i wysokie. I bardzo kształtne. To jakoś tam się nazywa kumulusy. Znaczy nie czy kumulusy, ale taką nazwę zapamiętałem z geografii. No i dobra, jedziemy. Cześć. Idzie, tak jak powiedziałem, obsługuję cały czas GoPro. Więc tak się przedstawia droga nad jeziora Kursko w stronę
drogi 137, która mnie poprowadzi, skręcając w lewo, na wschód do Międzyrzecza i tam właśnie jadę. No dzisiaj bez problemu, już trochę lepiej, ale dupa boli cały czas, ale już jednak, kurde, da się jechać inaczej tym rowerem, aniżeli wczoraj. No, czapkę zdjąłem i chyba będę musiał się z nią przeprosić i nałożyć jeszcze raz, co właśnie czynię. To jest, kurwa, zimno. Na razie to jest piękna przyroda, pustki i tak dalej, ale z tego co widzę, co się dzieje, mówiąc w takim ogólnym sensie, to niebawem to się zmieni. W tym przypadku, w jakim jestem, w tej okolicy, w jakiej jestem, to może z 10 lat nie poznamy okolicy, dlatego filmujemy i porównamy. Będąc ze Świebodzina, w ciągu 2 lat stała się tam wścieklizna, dosłownie fizyczna wścieklizna. Dobra. Lecimy z góreczki, bo tak to można jechać. Bardzo tak można jechać. Jest po prostu super. Ciekawe jak stabilizacja tego obrazu, bo trzęsie strasznie, ale no to jest tego GoPro takie super nowoczesne, no to na pewno będzie. Pozdrawiam i w stronę Międzyrzeczy. Cześć. No nagrywa. Za jeziorem Kursko, za miejscowością Gorzyca, w stronę cały czas drogi 137. No, ona mnie prowadzi na Międzyrzecz, ale jakby się skręciło na prawo, to na Sulęcin. Super pogoda. Kaptur, czapka. Wygląda, że wspaniale, tym bardziej, że prawie koniec maja, kwietnia, bo 22 kwietnia. Może i 3. No dobra, przestańmy na 22. Ale jak się jedzie, naprawdę wieje, nie? Nie chcę ściągać tak czapki. Ściągnąłem teraz, żeby się nie przyziębić. No, jak się jedzie, to jednak wieje, więc warto. Super wyprawa rowerowa, tym bardziej, że bez plecaka. W tą stronę. Zajadę do znajomego, koniec Międzyrzecza, na wschód tego miasta. I tyle. Pozdrawiamy, cześć. No nie mam profesjonalnego montażysty, więc... Tak to wygląda. Dobra, w stronę Świętego Wojciecha od Gorzycy, gdzieś po 2-3, no myślę, że po 2 kilometrach skręciłem w lewo, nie jadąc bezpośrednio na drogę 137, tylko właśnie taką polną. W dzisiejszym moim wykonaniu jest to bardzo rozsądne i odpowiedzialne. Pogoda sprzyja bardzo. I testujemy cały czas kamerę. Super jest, naprawdę. To jest, kurde, jak się jakoś nazywało, ale zapomniałem. Gorzyca jest tam, gdzie pokazuję. No, no i na takim fajna droga jest. Pogoda się wydaje super, no bo jest super. Ale jednak w czapce trzeba jechać i w kapturze, bo wieje. Wiatr jest akurat poznański. Przypadek przez esz, nie sądzę, o N. Czyli prosto w twarz, bo jadę na wschód i też cały Międzyrzecz muszę tak wykonać, niestety. Ale nie jest źle, nie ma co narzekać. Najważniejsze w tym wszystkim jest to, że nauczyłem się wyciągać kartę pamięci z GoPro. Nie szczypcami, dzięki temu poprzez to poniszczyłem tą kartę. Mam nadzieję tylko tak powierzchownie. Wystarczyłem po prostu tylko wyciskać. Na zasadzie takiej pneumatyki, że się dociśnie, ona wyskakuje. I już to umiem, karta nie będzie więcej niszczona. Jedziemy dalej, pozdrówki. A tutaj mamy rzekę Obrę.
punkt dla mnie sentymentalny, ponieważ w roku, kurwa, nie wiem, no dobra, kilka lat, szedłem właśnie prawą stroną rzeki. Plan był taki, żeby dojść do Skwierzyny. Ze względu na podobną porę roku, podobna była pora roku, ale było bardziej zazielone, kurde, jak to powiedzieć, zazielezione, było bardziej zielono. No i doszedłem aż za Bledzew, ale nie doszedłem ze względu na dziki, które mnie atakowały, dosłownie kryły się w chaszczach, znaczy spały, no nie kryły się, spały. No i mógłby być atak gwałtowny, takie to są zwierzęta, i sobie odpuściłem. No tak było. Ktoś może się śmiać, ale to radzę doświadczyć nocki w lesie, w polskim lesie. No, to różnie to bywa. I tak. Święty Wojciech, to już tu. Prawie. No i piękna ta obra. Spływy kajakowe się tu odbywają regularnie. Z tego co czytam. I jest super. Dobra, jedziemy cały czas w stronę Międzyrzecza. Na koniec tego miasta, wschodnią stronę. No siemano, gdzie jestem? Jestem pod Estrzy i nad rzeką Obrą, na końcu wiochy Święty Wojciech i na początku Międzyrzecza. Żeby udowodnić, proszę. I tutaj sobie płynie Obra, gdzie w Międzyrzeczu łączy się, to znaczy Paklica łączy się z Obrą. I sobie płynie na, prawie wszystkie rzeki płyną, na północ. Ale kierunek się zgadza, bo południe jest tu, a ona sobie płynie tam. No, tak to jest. W kraju południowym, pod takim mostem się kąpałem, woda była, no, na pewno przeciwieństwem temperatury wód w rzece, była super. No fakt, że to było lato, ale podejrzewam, że w miesiącach mniej letnich też by była podobna. Ona wie. No i nic, cały czas w stronę Międzyrzecza zmierzamy. Tutaj moja droga leci na wschód, cały czas przez miasto. A ja pozdrawiam. I w drogę. Z Bogiem. No, na końcówce Międzyrzecza. W stronę Bobowicka. Byłem u kolegi, próbowałem się z nim spotkać, ale jest tylko jego żona, a on jest na misji wojskowej, więc sobie odpuściłem. Bardziej jego znam niż jego żonę, Lizę, ale okej. Okay. No i teraz jadę do kolegi Renika, właśnie w Bobowicku. Przede mną może 3-4 km. Generalnie prosty teren, więc jest w porządku. Pogoda sprzyja cały czas. Jestem jako... tylko jestem po kebabie. Jako taki nacjonalista zjadłem kebaba. Ale nacjonalista sobie ceni różnorodność, więc kebab dla mnie jest, co do mojego gustu, jest pycha. Więc zjadłem. I wcale nie zubożałem. Nie zubożyłem polskich tradycyjnych dań, jadąc kebaba. Ktoś, kto uczciwie zarabia pieniądz, takiego wspierać należy. Tutaj żeśmy spadli turasa. No właśnie, idziemy. I oko. Teraz fajne, to będzie te ścieżki rowerowe. Zrobili, to jest naprawdę piękna sprawa. Ja jako taki wszystkie antyzielona polityka, takie tam pierdy, akurat ścieżki rowerowe uważam, że jest naprawdę wspaniała rzecz. Nie żeby wymuszać, tylko jak jest możliwość zrobienia, to świetnie, bo bezpieczeństwo przede wszystkim. Polska kultura jazdy jest lipna i ona się nie zmieni, mandaty tu nic nie pomogą, no taki duch narodowy, to jest nie do wyplenienia. Trzeba się z tym pogodzić, ale ścieżki rowerowe ratują po prostu w Polsce życie. Dobra, jedziemy. Coś tu widać? Takie czasy. Jedziemy
przez las. Piękne okolice, lewo, prawo, tył i przód. Ale technologia jest niezbędna. Nie żartuję. Akurat pewna ważna rzecz do pisania. Kiedyś tak nie było. Ważne to trzeba było dojechać jak najszybciej. Teraz się to robi na bieżąco. Generalnie wyjeżdżam z Bobowicka, jadę na Kuźnik, do którego mam z 1,5 km. No i do Świebodzina. No niby jadę wzdłuż, równolegle do S3 i do krajówki, starej. No nic. W każdym razie na... Czekaj, jeżeli jestem w Międzyczerczu, to na południe bym się kierować. Nie mam kompasu, ale mam tu kompas co czasy. No i tyle. Jest przyjemna pogoda, super sprawa. Tak jak widać za mną, błękitne niebo, chmureczki piękne. Kurde, zmęczony już tylko jestem. Ale bez plecaka. Super sprawa, że brat mi to zabierze, bo... No dojechałbym, ale to kurwa, jaka to przyjemność tego wszystkiego. Żadna by była. Dobra. Pozdrawiam i... do następnego nagrania. Muszę zatrzymać. Też nie muszę. Nagrywa coś? No nagrywa. Piękna pogoda cały czas. 23 kwietnia. Kuźnik mam przed sobą, za Bobowickiem. Tam jak jechałem rowerem, to filmowałem, coś gadałem. No super jest, po prostu pięknie. Tak jak powiedziałem datę, tak to się prezentuje. Można powiedzieć, że to Windows 98 albo 5 była ta tapeta słynna. No tam gruba historia była z tym zdjęciem, bo koleżka sprzedał to jednorazowo, dostał jakąś tam kasę, ale gdyby sobie wziął mniejszą, a życzyłby sobie kasiorę od wyświetleń czy jakoś tak, od użytkowania tego, wiele więcej zarobił. Tak jak z sprzedażem utworu muzycznego, nie? Że albo się bierze grubszą kasę na początku, ale później się nie ma do tego praw. No, naprawdę ładnie. I tam Międzyrzecz, jak widać w tle. Dobra, jadę, bo nie dojadę. Ależ piękna zieleń. No w tym słońcu to będzie widać na pewno fajnie. No piękne, kurczę. Robi wrażenie. Może zrobimy takie zdjęcie. Rośnie chlebek. Naprawdę wygląda to imponująco. Polska, piękny kraj. I wcale nie mówię dlatego, że jestem Polakiem, tylko... Znaczy, no to też. Ale w tym momencie robi to na mnie takie wrażenie, że mógłbym równie dobrze być kosmitą i też by na mnie zrobiło to takie piękne wrażenie. Dobra, jeszcze nie dojechałem tego Kuźnika, bo cały czas... coś godnego filmowania, nie? Dobra, ja z tamtej, a ja tam. Pozdrawiamy. Rzeka Paklica w miejscowości Kuźnik. No pięknie, kurczę. Fajnie jakieś było spłynąć. Tam, pokazuję palcem, coś płynie. Jestem ignorantem geograficznym, mimo że raczej się nie gubię, nie wiem z czego to wynika. Nie wiem czy to mnie obra jest. Nie mam tu mapy przy sobie. W każdym razie tam jest coś i to się łączy. To na pewno jest Paklica, bo jest napisane. Myślę, może to, no bo Paklica wpływa do Obry, ale... Nie, nie, co ja... Nie, dobra. W Kuźniku na pewno nie ma Obry. Tak mi się wydaje. Fajnie, bardzo urokliwie. Pogoda temu sprzyja. Taka... wioseczka. Nie wioska, a wioseczka. Ładny, niezamieszkały dom z tego co widzę. No i piękna ta Paklica jest. Kiedyś z Międzyrzecza można byłoby spłynąć... Czekaj, zaraz. Nie, to płynie do Międzyrzecza. Czyli... Tam by trzeba... No tak, przecież ja lasem szedłem. Z Jordanowa ona płynie. No nie ma tam źródła. Ale stamtąd płynie i do Obry tu wpływa. Tu. No właśnie.
Nie, no tu to nie. Bo nic rzeczy widziałem. Fajnie, pięknie, naprawdę. Pozdrawiamy. To znaczy ja. Mój ulubiony rodzaj lasu, jeżeli chodzi o Polskę. Sosny jako ołówki. No i przestrzeń pomiędzy tymi ołówkami. Bardzo lubię taki las sosnowy, naprawdę. Przyjemnie się w tym czuję, pewnie przede wszystkim, bo no jest to las, ale jednocześnie kiedy jest w miarę taki teren płaski, to wszystko tu widać, co się dzieje. W razie ataku na przykład wściekłych dzików albo wilków, no to jest widoczność. Tylko czy ta widoczność pomoże? Bardzo ładnie to jest, kurczę, te lubuskie, a szczególnie właśnie Międzyrzec Świebodzin. No to naprawdę, kurczę, czego można więcej chcieć od życia? Lasy, jeziora, rzeki piękne. Pakrica mniejsza, ale obra już jest spora. I to wszystko no, w zasięgu ręki, naprawdę jest super. O, tutaj coś dla nienawistników. Wycięli las, tu wycięli las i na pewno poszło to na budulec dla bogaczy, złodziei. Ale kurwa, nikt nie pojawi się tu za jakiś czas i nie zobaczy, że jest zasiane nowe, nowy drzewostan, nowe drzewka. No bo tak to jest, no, drzewa są po to, żeby je wycinać, jak są już stare. Czy tam nadają się do wykorzystania? I tyle. I tutaj też pewnie będzie tak samo. Tylko zastanawiam się, czy wykorzenią to też. Kopienki zostały. Ale generalnie mówię, dla nienawistników, którzy właśnie mówią, że wszystko tu wycinają, nic nie zostanie. No po to są te drzewa, żeby je wycinać. A cała strategia polega na tym, żeby tyle wyciąć i tyle nasiać, żeby to się jakoś równoważyło. No to z tego są ludzie. Nic, nic złego się tu w kraju nie dzieje. Ja na przykład nie widzę, żeby tu, kurde, nie wiem, jeżdżę tyle lat i cały czas mam las. Tu jest wycinka, tam są zasadzenia, za jakiś czas w tym samym miejscu, no i tyle, tak to wygląda. No dobra, poużalałem się i jadę dalej. Z lżejszym sercem, ponieważ pogoda i te widoki piękne otaczające mnie wszystko załatwiają, żeby czuć się dobrze. Tutaj była ekstremalna droga krzyżowa kiedyś, jak szedłem. Znowu nie wiem, w tej miejscowości, ale generalnie. Kurde, gdzie to jest? Ale siara. Dobra, w stronę Międzyrzecza. Jeszcze dalej. No mam na końcu języka, zapomniałem. No to szedłem. Tutaj mam jezioro po prawej stronie. To szedłem po jego stronie zachodniej. Pokażę, bo na razie to tylko robię, widać, chociaż nie wiem, czy to jest to jezioro za tymi drzewkami. No, piękne słońce, będzie piękny obraz z kamerki. Cieszę się bardzo, bo ją w końcu wytestuję jak należy. Rower tak samo, sprawdza się cały czas. Jak wrócę, no to będzie z 60 km co najmniej. Bez plecaka w tą stronę, super. To mnie cieszy. No to trochę dla zdrowia, pomarańcz, cały czas płyny, no których, jak to Aleksander Kwaśniewski się zdziwił, były prezydent, były prezydent Polski, Aleksander Kwaśniewski, jak mu lekarz powiedział, że należy wypijać 3,5 litra dziennie, to on odpowiedział: ile? Oczywiście to był żart, taki memowo-internetowy, bo tam z Aleksandra Kwaśniewskiego robią alkoholika. To nie wnikam, jest czy nie jest, jakoś nie ma to dla mnie specjalnie znaczenia, no ale to właśnie było tak, że ile? Nawet on
3,5 litra to za dużo. Wiesz? Tym razem pomarańcz. Jestem na drodze za Bobowickiem, co się skręcało w prawo od Kuźnik. Jadę na Szumiącą i na Jordanowo zielonym szlakiem. On się później łączy z żółtym, a żółty odbija na prawo, czyli na zachód. I też potem się łączy z tym zielonym, ale być może dalej leci gdzieś na zachód, już nie pamiętam. A jadę cały czas zielonym, żeby było te 4 km bliżej. No. Ciekawe jak tam GoPro. Nagrywa, mam nadzieję, że dobrze nagrywasz. Przerwa i jedziemy. Nagrywa? Nagrywa. No co, S3, kierunek, gdzie teraz pokazuje północ, kierunek południe na Zieloną Górę, a ja jadę, kiedy szedłem tutaj wzdłuż tego tam płotku, jak pokazuje, na piechotę do Międzyrzecza zimą. Tu jest taki odcinek, gdzie tej drogi technicznej za bardzo nie ma, więc pojadę do Kaławy. W sumie tam nigdy ani nie szedłem, ani nie jechałem. I wyjadę na ten odcineczek starej krajowej drogi, gdzie dzisiaj tą funkcję pełni S3. Kawałek tylko sobie tam podjadę do Gościkowo Kolonia, a następnie do Gościkowa i Jordanowa. I zajadę do rodziców kolegi Remika. Może jakieś piwo wypijemy, a jak nie, to z płaczem pojadę do domu. Zobaczymy, jak to się tego. Teraz nie mam na rowerze zamontowanej kamerki, więc no ja tak testuję cały czas, jak to działa. Aż jestem ciekawy, co z tego powstanie. Muszę patrzeć z tyłu, nie mam lusterek. No i tutaj mamy Kaławę po prawej. Teraz już tam jedzie czy nie? Kurde, muszę uważać. No tutaj mówię, tym odcinkiem nie jechałem. I niebawem, no do Świebodzina jeszcze mam, patrząc stąd, to z 15 km myślę, nie? Dobra, pozdrawiam, cześć. Dobra, nie wiem, czy się coś tu widać. Generalnie po godzinie 20. 23 kwietnia 2022 roku, roku pańskiego. Wyjeżdżamy na starą drogę krajową, jakby jej numer, w miejscowości Rusinów. No, miejmy nadzieję, że nic mi się nie przyklei. No teraz niewiele mi to już zostało przed Świebodzinem, z 5 km, 4-5 km. Mijamy znak kończący Rusinów i wyłączamy kamerkę, kończąc ten dzień, który się jeszcze nie zakończył, bo nie dojechałem do domu, daj Bóg, że dojadę. Pozdrawiam serdecznie i wyłączam. Lokals będzie wiedział, o co chodzi. Zjeżdżamy z Orlenowskiej Górki. A jak się jedzie na północ, to podjeżdżamy pod Orlenowską Górkę. Światła, które widać przede mną, no to jest właśnie Orlen. Zjeżdżam z tej górki. No, zdaję sobie sprawę, że niewiele widać, bo to już jest ciemno. Po lewej stronie, nie mogę tego pokazać, ziemie, które niby rzekomym właścicielem jest ktoś z Teksasu, Amerykanin polskiego pochodzenia, i to AliExpress ma być. Nie mogę tego pokazać, bo ruch jest kurwa dziwny. Czy nie, nic za mną nie ma. Dobra, i tak nic nie będzie widać. Generalnie zbliżamy się do Orlenu. Po lewej stronie ten AliExpress rzekomy. No, zapanowała ścieklizna w Świebodzinie od kilku lat pod względem cen, nieruchomości, ziemi. No ale tak jest jak jest, po prostu tego wartościował.
A jeśli z tym pogodzi, jak komuś nie pasi, no to, to nie pasi. Tutaj rondo orlenowskie. Jestem dokładnie na północy, w świecie godzinach. Dokładnie na północ. No i jadę już do siebie. Spojrzę, czy mam coś z tyłu. Jest ok, więc mogę sobie spokojnie jechać, jak mi się żywnie podoba. Jest super. Tak, rondo. Orlen po lewej. Nie wiem, czy jakiś płyn, kurde, do roweru nie jest potrzebny, żeby zatankować, ale może zrobię to poniżej. Nie jest jakieś tam super niezbędne. Tak. Orlen przede mną. A ja sobie zaraz zjadę bezpiecznie na prawą stronę, żeby nie kusić polskiej fantazji, łańskiej fantazji. Biorąc pod uwagę jazdę za krukiem, to mając na myśli, chyba się kruźwa nie podoba, bo przepisy się zmieniły. W Polsce jeździ się jak jeździ, to kierowca, piechur czy rowerzysta ma uważać. Tyle. Ktoś udowadnia swoje racje, piechur czy rowerzysta, zapraszamy, ale nie polecamy. Kończy się to śmiertelną chorobą. Śmiercią. Cześć. Godzin nocą. Zobaczymy, jak chwyci to kamera. Kurna, głodny jestem. Może wino jeszcze będzie otwarte. Chleba mam. No i dobra. No jak teraz godzina? Mam nadzieję, że to nie jest godzina zamknięcia Dino. No i będzie to będzie. A ja najbardziej jestem zainteresowany, jak to było prosto sobie radzi w nocy. No wiem, że słabo, ale chcę to spraktykować. I jesteśmy w takiej innej metodice. I zajedziemy zaraz do Dino. Kurde, może kebaba muszę.